To wydanie wiadomości zakończymy informacją dotyczącą telewizji kablowej Barsat, która niezmiennie od ponad 30 lat stawia na jakość świadczonych usług telewizyjnych, informatycznych i telefonicznych, ale też chętnie dzieli się swoją historią działalności. Stąd przygotowana w witrynie Biura Obsługi Klienta ciekawa wystawa, przy której warto się zatrzymać. 30 lat telewizji kablowej Barsat to, jak się okazuje, ogromny bagaż doświadczeń, spotkań, relacji, transmisji, podłączeń, a więc to, co od początku składa się na jakość świadczonych przez nas usług. Jesteśmy do dyspozycji naszych odbiorców we wspomnianych obszarach działalności, ale bardzo chętnie wychodzimy poza ramy. Choć nie do końca, bo tym razem powiemy o tym, że ograniczają nas tylko i wyłącznie ramy witryny Biura Obsługi Klienta, którą postanowiliśmy wypełnić naszą historią. Można by powiedzieć, że kolejnym takim akcentem naszego ponad 30-letniego istnienia na terenie Bartoszyc powiatu jest zagospodarowanie naszej witryny w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja 19. Gdzieś powstała burza mózgów, tak, i pojawił się pomysł, a może pokażmy to, na czym powstawał program lokalny przez ostatnie ponad 30 lat. No i od pomysłu do wykonania, tak od dosłownie poniedziałku 25 kwietnia można oglądać sprzęt, którym program lokalny był nagrywany, tak? Począwszy od najstarszej kamery Hitachi kupionej w 1992 roku, poprzez kolejne kamery Panasonica, VHS-u, potem SVHS-u, potem mini kamery Digital 8, High 8, w końcu era cyfrowa DV, no i w końcu już potem coraz to lepsze modele, coraz to lepszy sprzęt. I to wszystko właśnie w tej witrynie się znajduje, bo to można powiedzieć, już kiedyś ten pomysł kiełkował. Nie wrzucajmy tego sprzętu na żaden złom, tak? Nie oddawajmy gdzieś tam go do punktów, gdzie ten sprzęt można oddać. Po prostu trzymajmy. Oczywiście on się już do niczego w większości nie nadaje, choć myślę, że niektóre kamery spokojnie jeszcze mogłyby obraz nagrać czy otworzyć, ale nie wrzucaliśmy właśnie z zamiarem, że może gdzieś kiedyś powstanie jakaś taka sala pamięci, tradycji, historii Barsatu. No i na razie taka mini wystawka, na ile to pozwala, tutaj ta skromna witrynka właśnie się znajduje. Zapraszamy Państwa, można sobie obejrzeć. Przychodząc przy okazji, zamawiając usługi w naszym biurze obsługi klienta, można również popatrzeć na sprzęt, na którym przez ostatnie 30 lat program lokalny był tworzony. A na dowód tego, że ten sprzęt dalej jest sprawny, to właśnie na przykład jest takie pewne połączenie, tak, jest monitor podłączony do jakiejś kamery analogowej, tak, i można siebie obejrzeć. Oczywiście najlepiej to widać już w ogóle w godzinach takich popołudniowych, kiedy na podwórku jest trochę mniej światła, ale na tyle dużo, żeby siebie widzieć, i wtedy można sobie się w takim malutkim monitorku pooglądać. Także takie ciekawostki tutaj są. Być może będziemy kolejne tutaj starali się dalej układać, tak, żeby to miejsce w jakiś sposób żyło i było atrakcyjne. I tym akcentem kończymy to wydanie wiadomości lokalnych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.